Cześć, dzień dobry. Cześć. Ja robię taki tutaj test, czy na pewno są polscy projektanci, przepraszam. No dobra, ja wiem, że to są polscy projektanci. Aśka Hawrot to Asia. Jest. Tak. Jesteś jej muzą, współpraca tylko na Hash Selected, czy może już wcześniej znałaś jej projekty? Wiesz co, my się poznałyśmy w tym roku na Haszu, ale Aśka zadzwoniła, że coś dla mnie robi i wiadomo było, że na ten akurat dzisiejszy występ założę coś jej, ale to była nowa współpraca. Jak istotna jest dla Ciebie moda w momencie, kiedy występujesz? Wiesz co, no ja akurat zwracam uwagę na wizualne rzeczy dosyć mocno, natomiast nie zwracam uwagi na metki specjalnie, tylko nie zwracam uwagi na metki, natomiast chodzi mi o to, żeby to pasowało, więc to nie muszą być nazwiska, tylko ono musi tak wyglądać, żeby mi się zgadzało razem z koncepcją, wiesz. Piotrze, a moda męska jest dla Ciebie istotna? Zwracasz na to uwagę? Czy lubię modę męską, ale w takim wydaniu bardziej klasycznym niż awangardowym. W klasycznym? Tak. Jesteśmy na czarno, oboje nie ustalaliśmy tego nawet specjalnie. Super, no dobrze, w takim razie czego mogę Wam życzyć? Przed chwilą udzielałam wywiadu i pytała mnie dziewczyna, co to znaczy takie big in desire dla mnie, jakbym chciała, żeby wszystko wyglądało i miałam taki bardzo intensywny weekend, ale generalnie czułam, że żyję, więc możesz mi tego życzyć właśnie, więc żeby było intensywnie. Życzę Ci intensywnych weekendów, Tobie również. Bardzo udanych. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo.